No i zaczynamy naszą drugą część przygody z Lakebradą, czyli czasami mówi się skałą śmierci, tutaj w Acapulco. Teraz już skoczkowie, no też są w większości członkami kilku rodzin. Ta tradycja tutaj trwa już nawet od 90 lat, dlatego że cała zabawa się rozpoczęła w latach 30, bodajże w 33 roku. No i czasami to jest też czwarte pokolenie, albo i piąte pokolenie skoczków. Na przykład rodzina Alvarez, jedna z bardziej znanych, no ale w większości jest to taki biznes rodzinny. No i za chwileczkę będziemy widzieli, jak skoczkowie o różnym stopniu doświadczenia skaczą po prostu z różnych wysokości. Trzeba również koniecznie poczekać na właściwy moment, moment, w którym właśnie ta fala będzie przychodziła we właściwym kierunku. To też powoduje, że woda jest wtedy nieco głębsza. Ta głębokość wody to jest około wtedy 4 metry. No, w momencie, kiedy fala odchodzi, jest płycej. No i wtedy skoczkowie oczywiście ryzykują tym, że no, uderzą o dno. Co prawda wypadki zdarzają się bardzo rzadko, czasami jakieś drobne kontuzje. Ja tutaj przyjeżdżam od 11 lat i właściwie nigdy żadnej kontuzji nie widziałem, więc na pewno nie jest to częste. No są to oczywiście setki skoków dokonywanych, no może bez publiczności, na basenie i tutaj w tym miejscu, dzięki czemu no doświadczenie ich jest oczywiście duże, no ale w końcu są to też ludzie, którzy mają po kilkanaście lat, no i są oczywiście odważni, ale są też tacy, którzy mają po 40 i też dalej skaczą. Zawsze trzeba poczekać, żeby był odpowiedni wiatr, odpowiednia fala. Co któraś fala jest nieco większa i to właśnie w tą falę trzeba niejako wymierzyć. Dzięki temu wtedy po prostu jest bezpieczniej, woda jest nieco głębsza. No i teraz już przechodzimy, można powiedzieć, do skoczków o troszeczkę większym doświadczeniu, którzy stoją na samym szczycie tego wzgórza, tej skarpy, która ma aż 35 metrów wysokości. No i tam w tym momencie mamy kilku skoczków, którzy oczywiście przed samym skokiem jeszcze też się zawierzyli opiece Matki Boskiej z Guadalupe. No i za chwilę właśnie dokonają też swoich skoków. No zobaczymy, jak to będzie się wyglądało. Jest ich jeszcze bodajże tutaj trzech. Tak więc pewnie dwóch skoczy. Nie, jeszcze jeden jest na skalę, więc pewnie być może niektórzy będą skakali albo tyłem, albo z różnego rodzaju śrubami i obrotami. Często tak się to dzieje. No i znowu oczywiście ten moment wyczekiwania na znak kolegi, który jest na dole, który powie, że tutaj to jest ten moment, kiedy ta fala będzie po prostu odpowiednia, kiedy głębokość akwenu będzie największa. No tu już jest głębokość mniej więcej 28, może nawet 6 metrów. Dużo, dużo wyżej oczywiście wysokość. Chodziło o wysokość, oczywiście wysokość dużo wyższa niż ta, z której standardowo skacze się na przykład na olimpiadach. Do basenów, które są zresztą dużo głębsze niż 3,5-4 metry. No i oczywiście nie ma wiatru, nie ma fali, nie jest to otwarty ocean, nie ma też czasami pewnych zabrudzeń. Bardzo ważne jest, żeby taki skoczek złożył ręce w pięści. No i dzięki temu rozbija wodę, chroniąc się po prostu przed rozbiciem się głową o wodę.